Melduje się. Przeszliśmy 5 kilometrów, brak śladów. Odezwę się. Nowe rozkazy? Nie, bez zmian. Zlokalizować cywilów i wrócić z nimi. Pierwszy raz szukam wędkarzy. Nic nie mów, zmarnowali mi weekend. Dość tych głupot. Ruszamy. Sierżancie, prowadzisz. Tak jest. Co, kapralu? Nie ma ptaków. O tej porze powinny nieźle dawać. To nie jest sprzęt wędkarski. Poruczniku, tutaj. Schowaj to. Rozciągnąć linię. Co tu się stało? Nie wiem. Jakby zaatakował ich jakieś zwierzę. Wszyscy martwi. Tutaj. Zabezpiecz ten teren. Tylko szczelnie. Zabieramy pana stąd. Idźcie. To wróci. Poruczniku, cokolwiek to jest. Za mną, ruszać się. Boże. Poruczniku, widziałem to. Spokojnie. Oddział, wycofać się. Czynnik psi. Jedną z zabaw jest obserwowanie spadających gwiazd przecinających niebo, meteorytów spalających się w atmosferze. Niektóre uderzają w ziemię i powodują wielkie zniszczenia. Ludzie wierzą, że wielki meteoryt spowodował erę lodowcową i wyginięcie dinozaurów. Kiedy OSIR badało szokującą śmierć zespołu naukowców z NASA, musiało określić, czy meteor przybył do nas z niepożądanym autostopowiczem. To samo tutaj. 5 ofiar. Wszyscy nie żyją. Zaczęliśmy ewakuację. Jestem tego świadomy. W nocy straciłem człowieka. Rozumiem, pełna współpraca. Bez odbioru. Poruczniku, ci goście z NASA to nie wędkarze. Co się tu dzieje? Idź na drogę i wypatruj cywilów. Zaraz tu będę. Sierżant Phillips,
Nie żyje. Mamy rozkazy. To łańcuch dowodzenia. Koniec rozmowy. Tak jest. Sprawa 33130. Wprowadzenie. Władze federalne poprosiły nas o zbadanie tajemniczej śmierci naukowców z NASA i członka Gwardii Narodowej w górach Ozark. Misja ta nastąpiła tuż po namierzeniu przez nas wejścia w atmosferę i upadku meteorytu w tym samym rejonie. Profesor Doyle? Porucznik Jack Vaughn, Gwardia Narodowa z Little Rock. Kiedy nastąpił ostatni atak? 12 godzin temu. 13 ofiar. Z NASA, moi ludzie i teraz ci. Co was zaatakowało? Nie wiem, ale po to tu jesteście. Coś uderza tak szybko, że nie mieli czasu na pacierz. Jaką misję miał zespół z NASA? Oględziny meteoru, zebranie danych, pomiar trajektorii. Zwykła robota. Nie bardzo. Ten meteor śledziły agencje rządowe. Porucznik Vaughn miał zakaz mówienia swoim ludziom, czego szukają. Więc to tajna operacja wojskowa. Zrobię wstępną sekcję. Może coś znajdę. Zacznę przesłuchiwać świadków. Russell to zrobi. Pójdziesz z Antonem. Misja jest delikatna, potrzebuje najbardziej doświadczonych śledczych. I mamy być obiektywni, czy to też tajemnica? Identyfikacja zjawiska, poprawa sytuacji, to wszystko. Potem ich znaleźliśmy. Coś rozerwało ludzi na kawałki. Zabiło Phillipsa w 3 sekundy, rozwaliło jak szmaciankę. Byłem w Zatoce i w Bośni. Ale to było nieludzkie. Nie widziałem, co zabrało Phillipsa, ale widziałem, jak umierał. To mój przyjaciel. Koroner zrobi pełną sekcję po przyjeździe. Nie znam się na medycynie sądowej. Pora na naukę. Śmierć czasem jest bardziej wymowna niż życie. Podejdź, pomożesz mi. Co widzisz? Przyczyna śmierci? Duża utrata krwi. Właśnie. Równe nakłucia wewnątrz rany. Coś blokuje tchawicę. Trzymaj głowę. Co to? Coś organicznego. Doktor Cooper musi to zbadać. Dobry Boże. Co? Alex Knopf. Spotkałem go rok temu w Londynie na sympozjum. Był ksenobiologiem. Nieznane formy życia. Nadawaj. NASA szukała tu nie tylko meteoru. Mieli w zespole genetyka. Coś jeszcze? Dowództwa lotnictwa i obrony powietrznej śledziły meteor. Nie wiedzieli o zaangażowaniu NASA. A sekcja?